Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj szybka wizyta w jednym z marketów, tak przy okazji, bo przyjechałem po ziemię i zobaczcie, te trochę karpusy 350 zł, a wydaje mi się, że w zeszłym roku były stówkę tańsze. No a tu prawdziwy hit cenowy, 1700 zł. Palemka trochę karpus, która w zeszłym roku chyba po około 800 zł była, a tamta nieco tylko większa, równie 2000, a w zeszłym roku chyba 999, o ile dobrze pamiętam. Także ceny wystrzeliły po prostu w kosmos. Tutaj palma również dwa koła. Cena astronomiczna. Nawet w wyprzedaży jak będą, no to będą te ceny dopiero takie jak w zeszłym roku, normalne. A tutaj Wagnerianusy, popatrzcie jakie one mają małe rączki, bardzo sztywne listki, chyba 550 zł, coś koło tego. I cykasy, te duże ponad 500, 600 czy 700 zł, właśnie zaglądałem przed chwilą, te mniejsze 350, tutaj te cykasy z tyłu, no i właśnie te mniejsze po 350. No i trochę cytryn i różnych innych cytrusów, ale powiem wam, że te malutkie drzewka, co prawda po 120 zł, no to lipa straszna, niektóre takie wybiedzone, bardzo mocno przycięte, z pewnością rok, dwa lata odchorują, tylko te większe, które są w tle po 3,5 stówy, no to tak trochę lepiej wyglądają, no ale te, takie jak ta właśnie cytrynka, to straszna lipa i dużo czasu upłynie, zanim coś z tego będzie. Tutaj też cykasik. No a ja się zaopatrzyłem w taki kompost ogrodniczy. Powiem wam, że jest w miarę ok i przypomina taki domowy kompost. Nadaje się do większości roślin tropikalnych. W dzisiejszym odcinku krótkim, bo krótkim to tyle i zapraszam do następnego. Cześć.